Radość ogromna, faktycznie dzisiaj atmosfera na Podpromie była niesamowita. Wiedziałyśmy, że przyjeżdżamy tu na ciężki mecz, ale tym bardziej cieszymy się, że pomimo tych dwóch gorszych setów udało nam się odbudować w tiebreaku i wywozimy stąd bardzo cenne zwycięstwo. Mecz był fantastyczny, było to w nim, co powinno być w damskiej siatkówce, zwroty akcji, słabsze momenty, silniejsze momenty i po to właśnie robimy tę siatkówkę dla ludzi. I cieszę się, że to zadziałało i ludzie przyszli. 4058 to jest wynik jak najbardziej do pobicia. Jeżeli tylko wrócimy na tą halę, na mecz z Łodzią, to jak najbardziej ten wynik będziemy pobijać. O to chyba chodzi. Róbmy show. Muszę powiedzieć, że w tym sezonie to jest nasz styl grania. Nie wiem, gramy dwa sety dobrze, naprawdę wychodzi nam wszystko. Mamy szansę może zamknąć mecz, może nie. No, Rzeszów zaczął grać lepiej, a myśmy czekali tylko, że przyjdzie zwycięstwo. No i było bardzo, bardzo blisko przegranej. Ale mówię, no, dwa Łatwo wygrane, dwa Łatwo przegrane sety, zaczęło 0-0, no i wygrana. To jest najważniejsze dzisiaj. W ogóle się nie liczą te dwa sety. Czy by było 3-0, czy jest 3-2, nie jest to ważne. Zwycięstwo jest najważniejsze, no i seria kontynuuje dalej. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wiara w to, że wrócimy tutaj jeszcze na Podpromie i zagramy z ŁKS-em ten trzeci mecz. No ale najpierw trzeba wygrać w Łodzi. Kolejny raz w tym sezonie spadła nam trochę koncentracja. Może już myślałyśmy, że po tych dwóch w miarę łatwo wygranych setach ta wygrana przyjdzie nam po prostu łatwo. Zespół z Rzeszowa też rzucił wyższy bieg i po prostu dziewczyny zaczęły grać swoją siatkówkę. Ale powtórzę jeszcze raz, że bardzo się cieszymy, że poukładałyśmy to sobie na tiebreaka na tyle, że wróciłyśmy do swojej dobrej gry i konsekwentnie wygrałyśmy ten mecz. Rzeszów jest faworytem, on musi pokazywać wszystko. My gramy sobie spokojnie. Teraz to będzie u nas następną niedzielę i zobaczymy rezultat z tego. Myślę, że te pierwsze dwa sety to my spałyśmy. Nas nie było na boisku, byłyśmy gdzieś obok, ani nie było emocji, ani jakiejś takiej woli walki. Nie wiem, z czego to wynikło. Na pewno walka, jak chciałyśmy zagrać dobrze, może za bardzo i dlatego. Nie wiem, teraz ciężko szukać w ogóle jakiejś przyczyny, ale sama jestem w szoku, dlaczego tak te dwa pierwsze sety wyglądały, bo gdybyśmy od razu zaczęły tak jak od trzeciego seta, a być może wynik byłby inny. Natomiast te dwa pierwsze sety, ja jestem też w szoku. Nie wiem, co się wydarzyło i jestem wściekła, że tak się to skończyło. Na razie zrobiłyśmy mały kroczek i trzeba to potwierdzić u siebie. Cieszymy się, że wracamy na swoją halę, do swoich kibiców, którzy mam nadzieję, że licznie zbiorą się u nas na hali, na pewno nas nie zawiodą i mam nadzieję, że poniosą nas do kolejnego zwycięstwa. Bardzo chciałybyśmy wrócić tutaj na Podpromie dla naszych, szczególnie dla naszych kibiców, którzy się zrobili nam fenomenalną atmosferę i do tej całej oprawy brakowało tylko zwycięstwa. Oczywiście zapraszam, ale nie muszę to robić. Nasi kibice są najlepsi i hala będzie pełna. To jestem przekonany.